Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz, z komuną, precz, z komuną, precz z komuną! Zgadzamy się, zgadzamy się. Dzisiaj, 29 stycznia, mijają dokładnie 34 lata od dnia rozwiązania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie mam żadnej wiedzy. Z tej okazji postanowiłem przygotować dla Was zestawienie posłów Sejmu X kadencji, którzy kiedyś byli związani z PZPR. Zaznaczam, że mówię tutaj o posłach, którzy należeli do PZPR lub byli członkami organizacji partii, które były podporządkowane lub współpracowały z PZPR. Takie jak na przykład Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Związek Młodzieży Socjalistycznej czy Związek Młodzieży Wiejskiej. Od razu zaznaczę, że w Sejmie poprzedniej, dziewiątej kadencji Sejmu posłów, którzy kiedyś byli związani z PZPR było 20. W obecnej kadencji Sejmu ta liczba na szczęście zmalała, ale niepokojąco wzrosły inne statystyki. Powiem o tym coś więcej za chwilę. Zacznę od koalicji obywatelskiej. Bogusław Wołoszański, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, od 1973 roku przez 32 lata pracował w telewizji polskiej. Następnie współpracował z National Geographic oraz Polsatem. Jest pomysłodawcą oraz twórcą programu Sensacje XX wieku. Od 1976 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW. Figurował jako kontakt operacyjny o pseudonimach Ben i Rewo. Od 2023 roku poseł na Sejm RP. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tutaj również mamy tylko jednego posła, powiązanego z PZK. PR. Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. Od 1986 roku przez 3 lata był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Następnie dołączył do PSL, którego członkiem był do 2006 roku. Od 2009 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1994-1996 był wojewodą radomskim. Od 1998 roku przez 3 lata był radnym sejmiku województwa. Województwa Mazowieckiego oraz marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Przez 14 lat był posłem do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP w latach 2001-2004, 2011-2014 oraz od 2023 roku. Lewica, ku mojemu zdziwieniu, ma obecnie tylko dwóch posłów związanych z PZPR. Cztery lata temu takich posłów było w lewicy aż dziewięciu. Włodzimierz Czarzasty, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego od 1983 roku przez 7 lat, Należał do PZPR. W latach 1990-2000 współwłaściciel i prezes zarządu wydawnictwa Muza SA. Od 1995 roku przez 5 lat przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia. W latach 1999-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Następnie do 2017 roku jeden z liderów Stowarzyszenia Ordynacka. Od 2016 roku przewodniczący SLD, poseł na Sejm RP od 2019 roku. Tadeusz Tomaszewski, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i działał także w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez 5 lat był radnym gminnej rady narodowej w Niechanowie. W latach 1989-1990 radny wojewódzkiej rady narodowej w Poznaniu. Przez około 2 lata był radnym sejmiku województwa wielkopolskiego. Poseł na Sejm RP w latach 1993-2015 oraz od 2019 roku. Ugrupowanie, które wprowadziło najwięcej osób powiązanych z PZPR, aż 6 osób, to Polskie Stronictwo Ludowe. W sumie to nie powinno dziwić, ponieważ liczę tutaj osoby, które należały do Zjednoczonego Stronictwa Ludowego. Przypominam, że 4 lata temu takich osób w PSL było 5. Andrzej Grzyb, doktor nauk ekonomicznych, prowadził własne gospodarstwo rolne. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obecnie należy do PSL. Od 1990 do 1994 roku był radnym Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Przez dwa lata był radnym Rady Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Starostą Ostrzeszowskim. W 2004 roku oraz w latach 2009-2019 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Poseł na CMRP w latach 1989, 1991, 1993, 1997 2001-2009 oraz od 2019 roku. Marek Sawicki, doktor nauk rolniczych, jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Od 1988 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obecnie jest członkiem PSL. Od 1990 roku przez 4 lata był radnym gminy Repki. W latach 1990-1996 był wójtem gminy Repki. W latach 2007-2012 oraz 2014-2015 pełnił funkcję ministra rolnictwa. Posłem na Sejm RP jest od 1993 roku. Czesław Siekierski, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. W latach 1971-1977 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. Przez rok był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez 4 lata był dyrektorem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, FAPA. W latach 2001-2003 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2004 do 2019 roku był posłem do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP w latach 1997-2004 oraz od 2019 roku. Wiesław Różyński ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curys-Kłodowskiej w Lublinie. Od 1980 1986 roku jest członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej w Lublinie. Przez 5 lat był urzędnikiem w urzędzie gminy Biłgoraj. W latach 2001-2004 sprawował funkcję zastępcy dyrektora domu pomocy społecznej dla kombatantów w Biłgoraju. Przez dwa lata był zastępcą dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie. W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Biłgorajskiego. Przez 17 lat pełnił funkcję wójta gminy Biłgoraj. Od 2023 roku jest posłem na Sejm RP. Tadeusz Samborski, doktor nauk historycznych. Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1964 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie przystąpił do PSL. W latach 1978-1983 pracował w dyplomacji. Następnie do 1993 roku pełnił funkcję korespondenta Zielonego Sztandaru w Moskwie. Przez cztery lata kierował Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. W latach 2014-2018 radny sejmiku województwa dolnośląskiego oraz członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Poseł na Sejm RP w latach 1993-1997, 2001-2005 oraz od 2023 roku. Stanisław Tomczyszyn ukończył studia z historii na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie PSL. Przez rok pracował w zarządzie wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze. Następnie był nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Jabłonowie. W latach 1992-2007 był dyrektorem tej szkoły. Przez 4 lata był radnym gminy Brzeźnica. W latach 2007-2023 był członkiem zarządu województwa lubuskiego, w tym od 2014 roku w Randze wicemarszałka. W latach 2010-2023 radny Sejmiku województwa lubuskiego, poseł na Sejm RP od 2023 roku. W Sejmie 10 kadencji jest 10 posłów, którzy kiedyś w jakiś sposób byli związani z PZPR. W zeszłej kadencji Sejmu takich posłów było dwa razy więcej, więc jest to jakieś pocieszenie chociaż wydaje mi się, że nie jest to niestety kwestia bardziej świadomych wyborców. W poprzedniej kadencji Sejmu najwięcej posłów związanych z PZPR miała Lewica. W zeszłorocznych wyborach partia ta zaliczyła wyjątkowo słaby wynik. Wprowadziła o 23 posłów mniej niż w 2019 roku, więc pewnie stąd ta różnica. W mojej opinii mniej posłów kiedyś związanych z PZPR tym lepiej, chociaż ważna jest również wymiana pokoleniowa w Sejmie. Która w obecnej kadencji nie wygląda niestety zbyt dobrze. W poprzedniej kadencji Sejmu mieliśmy 14 posłów poniżej 30 roku życia i 109 powyżej 60 lat. Obecnie jest to jedynie 3 posłów poniżej 30 roku życia. I aż 125 powyżej 60 lat. Średnia wieku posłów i posłanek niestety wzrosła z 52 do 51 lat. Według mnie jeśli w Polsce ma się coś zmienić na lepsze, to musi dojść do zmiany pokoleniowej w Sejmie, a ciągle kłócący się ze sobą politycy, starzy wodzowie, a nie liderzy swoich partii Powinni po prostu przejść na emeryturę. To oczywiście nie jest wcale takie proste, bo sam młodzieńczy zapał i optymizm nie wystarczą. Potrzebne są jeszcze kompetencje, doświadczenie i inteligencja. Jednocześnie wyborcy też muszą stanąć na wysokości zadania, a niestety po niektórych posłach na Sejm RP widać, że część wyborców nie podchodzi do wyborów parlamentarnych zbyt poważnie. A kto ma władzę wykonawczą w Polsce? Władzę wykonawczą Sejm. Nie? O, no patrzcie. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy wymiana pokoleniowa w Sejmie sprawi, że w Polsce będzie lepiej? Czy przeszłość posłów ma znaczenie? A może należy o niej zapomnieć i oceniać człowieka po tym, jakie poglądy i jakie wartości prezentuje dzisiaj? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.